Cześć, tu Ernest! W tym filmiku powiem wam, jakie zmiany i nowości wprowadziła ostatnia aktualizacja zawartości oraz co takiego usunęła. W tym tygodniu doczekaliśmy się aktualizacji zawartości. Na szczęście nie było żadnej dwugodzinnej przerwy technicznej, a więc od razu po aktualizacji możemy wskoczyć do gry. A wskoczyć będziemy mogli ponownie do trybu ze snajperkami, który wrócił, ale tym razem znowu snajperką. Co ciekawe, w tym trybie zaliczane są nasze statystyki, ale nie ma powalania graczy. I do tego w dropach mogą wypaść rewolwery z lunetą. A jak już do tej gry wskoczymy, to będziemy mogli odwiedzić nową miejscówkę na podium. Piramidę Omegę. Najciekawszą częścią tej aktualizacji są jednak zmiany w balansie. Na pole walki wszedł nowy przedmiot, który już był wcześniej zapowiedziany, a mianowicie bałwanki. Działają one tak samo jak pudełko w Metal Gear Solid. Występują one jako zwykły przedmiot w 5 sztukach w klasie szarej, a maksymalnie możemy trzymać ich 10 w jednym staku. I co ciekawe, są dwa sposoby użycia tego przedmiotu. Przyciskiem do strzału możemy rzucić pociskiem, który zamienia się w bałwanka. I tym sposobem można też na kogoś założyć bałwanka. Przyciskiem do celowania za to zakładamy na siebie strój bałwana, który ma 100 punktów zdrowia i działa jak osłona, czyli jak Kevy. Nasza osłona spadnie, jeśli ktoś zestrzeli nam bałwankę do zera, albo gdy wejdziemy w tryb budowania, lub jeśli wybierzemy inny przedmiot w ekipunku, co oznacza, że w stroju bałwanka możemy tylko się niewinnie poruszać. Najlepsze jest jednak to, że emotki nie przerywają bałwanka. Poza tym w temacie przedmiotów, to teraz małe potki powinny pojawiać się częściej niż duże potki. Te dwa przedmioty zamieniły się miejscami, jeśli chodzi o częstotliwość pojawiania się. To są dokładnie te same procenty tropienia, ale na odwrót. A do skarbca trafiło po czwórne wyrzutnie rakiet, co już widzieliśmy przedwcześnie. A do tego usunięto przenośne fortece. I ostatnie, ale nie mniej ważne, bumbo kotwiczki. No cóż, ten los jednak podzieliły kotwiczki i przenośne ogromne fortece. Ale nie mówię, że to jest zła zmiana i chętnie zobaczę, jak to zmieni rozgrywkę. Poza tym, odrobinę rzadziej będą teraz występowały balony oraz lotnie, a prawdopodobieństwo pojawienia się samolotów oraz taranów na ich domyślnych miejscach pojawienia się zostało zmniejszone do aż 50%. Czy zauważyliście, że czasami trudno jest znaleźć jakieś burzoloty? Teraz będzie ich jeszcze mniej. I tak samo, niestety, z taranami. I to w sumie tyle z tych zmian w dzisiejszej aktualizacji. Jeszcze przed tą aktualizacją jednak, na mapie zaszła mała zmiana. Już widać pierwszy mały fragment w łańcuchu w Zamku Króla Lodu. Całość powinna być widoczna podczas 9 tygodnia wyzwań. I to tyle. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w Bosie Bojowym.